Pan Michał Nowacki, laureat konkursu Innowacyjny Rolnik w kategorii Gospodarstwo Rodzinne. Na czym polegała ta innowacja u Pana? Znaczy, na początku powiem, że tak naprawdę do zgłoszenia się do tego konkursu namawiali mnie znajomi. Ja tak nie widziałem osobiście jakichś wielkich szans na wygranie tego konkursu, tego plebiscytu. Jednak zgłosiłem swoje takie doświadczenia, swoje eksperymenty polowe. Głównie skupiłem się na grochu ozimym, który od 2 lat próbujemy u siebie uprawiać. No niestety mamy warunki takie pogodowe, jakie mamy. Jednak myślę, że ta uprawa powinna się zadomowić na większą skalę w naszym kraju. Pana celem jest zastąpienie importowanej soi białkiem z własnego pola. Tak. Tak naprawdę od kilku lat już zastępujemy część śruty sojowej łubinem i grochem, który również pozyskujemy z naszych pól. Prowadzę już teraz, w 2015 roku była pierwsza próba uprawy soi. Niestety susza ją zgnębiła, jednak w tym roku nie poddaję się i będę tą soję uprawiał na większym areale, około 5 hektarów. Dokonamy ekstruzji, żeby wyeliminować już całkowicie teraz tą śrutę sojową warchlaku. Głównie warchlak i młody tucznik, bo tam jest największy problem, żeby tą śrutę sojową zastąpić. No i widzę, że tak powiem, przyszłość w tym. Może uda się sprzedać te świnie, tą trzodę drożej z uzyskaniem certyfikatu. Chcecie promować po prostu mięso z białka bez GMO? Tak jest cel? Wszyscy mogą zauważyć, że non-GMO staje się w Polsce modne. Pierwsi zauważyli to krowiarze. Aha. Jednak trzeba, że tak powiem, być krok dalej niż przepisy, bo tak naprawdę przepisy i tak za chwilę, jest ten zakaz tego stosowania tej śruty GMO odwlekany, jednak myślę, że kiedyś to nastąpi i rolnicy nie powinni czekać tak naprawdę do samego końca, do momentu, aż w końcu ta śruta zostanie. I pan właśnie chce się już przygotować. Tak. Chcę właśnie, że tak powiem, być troszkę prędzej i myślę, że tak jak właśnie to było na konferencji powiedziane, że ci, co są pierwsi, mogą osiąść, mogą, że tak powiem, się zadomowić, rozszerzać swoją działalność i widzę w tym szansę dla swojego gospodarstwa. Pan oczywiście swoją wiedzę wdraża w praktykę, bo jest pan studentem. Rozumiem, że po studiach bierze się pan ostro tylko za gospodarstwo, tak? Oczywiście jestem studentem zaocznym, więc tego czasu na pracę w gospodarstwie jest dość dużo. Ale po studiach już będzie tak naprawdę na 100% tylko zajęta głowa pracą, a jeszcze... Jakie jeszcze ma pan pomysły i innowacje, które czekają na wdrożenie? Znaczy, pomysłów jest bardzo dużo. Ogółem mam taki pomysł, taki zamysł, żeby stworzyć taki płodozmian, w którym nie będzie przerw na polach. Niestety nasze gleby nie są zbyt dobrej jakości. Mamy bardzo dużą taki przeskok, mozaika od trzeciej klasy do szóstej. Przeliczeniowo to jest grubo poniżej kreski. Widać, kiedy przychodzą na przykład wiatry, że te piaski to fruwają. Poprawiło się to dość mocno właśnie przez wprowadzenie tych strączków, że ta struktura zupełnie inaczej wygląda. Naszym plusem też jest, że mamy dość dużą ilość nawozów organicznych, obornika i gnojowicy właśnie z produkcji trzody chlewnej, z hodowli trzody chlewnej. Jednak mówię, moim takim zamysłem jest, żeby stworzyć taki płodozmian szerszy, bo teraz niestety dużo gospodarstw płodozmian zawęża do takiego totalnego minimum. Życzymy w takim razie, żeby się te plany spełniły i trzymamy kciuki. Wszystkiego dobrego. Raz jeszcze gratulujemy. Dziękuję.